mottem naszego ośrodka jest przysłowie holenderskie: nie można nakazać wiatrowi, aby nie wiał, ale można budować wiatraki. Znajdujemy się w pomieszczeniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim. Nazywam się Jadwiga Patkowska i jestem dyrektorem ośrodka. Ośrodek nasz jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z dysfunkcjami zdrowia psychicznego, dla osób mieszkających na terenie powiatu bialskiego. Jest placówką przeznaczoną dla 25 osób, które na co dzień mogą przebywać i uczestniczyć w zajęciach w rozmaitych pracowniach, m.in. artystycznych, komputerowej, kulinarnej. Organizujemy również różne zajęcia sportowe, rekreacyjne, wyjścia do kina, do galerii, spacery, różnego rodzaju formy rekreacji, tak aby uczestnicy mogli spędzić miło czas. W naszym ośrodku również prowadzimy treningi, które pomagają na co dzień osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego nauczyć się samodzielności, nauczyć się relacji międzyludzkich, nauczyć się radzenia ze swoją chorobą. Powiatowy Ośrodek Wsparcia składa się z głównego budynku, gdzie obecnie się znajdujemy, ale posiadamy również świetlicę. To jest dodatkowy budynek, w którym odbywają się zajęcia i świetlica również służy do takich spotkań, w których może uczestniczyć wiele osób. Ośrodek oprócz funkcjonowania takiego codziennego prowadzi projekt mieszkania wspierane, wspomagane. Są to mieszkania przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi i są jedynymi w naszym powiecie, a również jedne z pierwszych w naszym województwie. Mieszkania te usytuowane są w innym budynku niż mieści się główna siedziba ośrodka. Dużo się nauczyłam rzeczy gotowania, no, tak samodzielności i mam fajnych kolegów, koleżanki. I fajnie mi się tu mieszka. To mój pokój, to mój dom. Cześć, jestem Mateusz. Robię śniadanie, idę do łazienki, myję się i kanapkę robię z dżemem i wędrinę. I naleśnicze na siebie. Zapraszamy do obejrzenia naszych mieszkań, naszych pracowni, zapoznania się też z naszą działalnością.